Drodzy uczestnicy 13. pielgrzymki przedsiębiorców i pracodawców, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, jako wspólnota Kościoła gromadzimy się dziś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przychodzimy po to, by dziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i prosić Go o dalsze błogosławieństwo w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Czynimy to w drugą niedzielę Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Mamy też świadomość, że całe nasze życie jest jednym wielkim Adwentem, oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, które ostatecznie nastąpi w wieczności. Liturgia słowa dzisiejszej Eucharystii, a zwłaszcza dzisiejsza Ewangelia, koncentruje naszą uwagę na osobie Jana Chrzciciela. Jan głosi na pustyni, wzywa do nawrócenia i zapowiada przyjściem mocniejszego od niego. W słowach dzisiejszej Ewangelii nie pojawia się bezpośrednio osoba Jezusa Chrystusa. Jego imię jest nieco ukryte, natomiast zapowiedziane jest Jego przyjściem, Jego moc i potęga. Jan mówi: chrzcić was będzie Duchem Świętym, oczyści omłot, zbierze pszenicę, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan głosi na pustyni. Nieprzypadkowo wybiera to miejsce, dlatego że pustynia jest miejscem przebywania dzikich zwierząt, pustynia to miejsce przebywania złych duchów, pustynia wreszcie to miejscem, w którym toczy się walka duchowa. Wiemy doskonale, że Jezus również rozpoczął publiczną działalność od pobytu na pustyni. Pustynią też stało się życie człowieka, gdy został wygnany z raju. I właśnie Jan występuje na pustyni jako prorok, jako ten, który mówi w imieniu Boga: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. To właśnie Jan, który poprzedza Jezusa Chrystusa, wzywa do nawrócenia. A nawrócenie to zmiana życia, zmiana sposobu myślenia, patrzenia i wartościowania. Przejście zaś z pustyni przez Jordan i chrzest Janowy to wyrażenie pragnienia zerwania z grzechem, pozostawienia grzechu na pustyni i przejście na drugą stronę do krainy życia. Przyjmowano zatem chrzest, wyznając swoje grzechy. To wydarzenie związane z głoszeniem Jana Chrzciciela, z wezwaniem do nawrócenia, pokazuje nam, że warunkiem spotkania z przychodzącym Chrystusem jest pragnienie zerwania z grzechem, jest wejście na drogę nawrócenia. I z drugiej strony Jan niejako podpowiada, nie wystarczy być dzieckiem Abrahama, nie wystarczy tylko przyjąć wiarę, trzeba bowiem wydać dobre owoce. Zapowiadany Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i dokona sądu nad światem. Bracia i siostry, spoglądając na dzisiejszą Ewangelię, jako ludzie wierzący możemy powiedzieć, że jesteśmy w nieco lepszej sytuacji niż ci, którzy przychodzili do Jana i wyznawali swoje grzechy. Dlatego, że myśmy już spotkali Jezusa, zaufaliśmy i przyjęliśmy Jego Słowo, choć to nie świadczy o tym, że nie mamy się nawracać i nie mamy prostować dróg swojego życia. Mamy bowiem przed sobą nie tylko słowa Jana Chrzciciela, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, prostujcie ścieżki dla Pana, ale mamy naukę Chrystusa, którą możemy streścić w dwóch zdaniach. Pierwsze, Bóg jest miłością. I drugie zdanie, miłujcie się, jak ja was umiłowałem. Te dwa zdania to całe posłannictwo Jezusa Chrystusa, ale zadanie, jakie stawia przed nami. Święty Paweł w dzisiejszym liście do Rzymian zwraca uwagę na nasze wzajemne relacje. Czytamy, a Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Jeśli Jezus Chrystus będzie w centrum naszego życia i Jego Słowo, to wszystko będzie na swoim miejscu. Umiłowani w Chrystusie Panu, na czym polega dziś nasze przygotowanie na spotkanie z Chrystusem? Na czym polega adwent człowieka XXI wieku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Spoglądając na naukę Jezusa, na dzisiejszą Ewangelię, nasze przygotowanie na spotkanie z Chrystusem polega na odbudowie i kształtowaniu właściwych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Na przywrócenie Boga w centrum naszego życia. Współczesne czasy, w których my żyjemy, realizujemy swoje powołanie, to swoistego rodzaju pustynia. I podobnie jak za czasów Jana Chrzciciela, Jezusa Chrystusa, na tej pustyni współczesnego świata działają różne demony. Można tu wymienić hedonizm w postaci liberalizmu moralnego, kult przyjemności, zatopienie w doczesności, fałszywe zasady moralne, bo zło zawsze działa pod płaszczem dobra. Współczesne demony to wykpiewanie pobożności i religijności, to skandalizacja życia publicznego, podważanie autorytetów. Na współczesnej pustyni pojawił się nowy styl życia, o którym mówił zarówno Ojciec Święty Benedykt XVI, jak i obecny Ojciec Święty Franciszek. Ten nowy styl życia oparty jest na kulturze chwili, kulturze tymczasowości. Ten styl życia określany jest mianem życia na próbę. Wszystko to sprawia, że my również jako osoby wierzące nie potrafimy zatrzymać się w miejscu, dostrzec człowieka w jego radości i cierpieniu. Brakuje nam czasu, by spojrzeć drugiemu człowiekowi prosto w oczy, by doświadczyć ciepła ludzkiego serca. Ojciec Święty Franciszek mówi, że dzisiejszy człowiek cierpi na głód obecności. Potrzeba dzisiaj wszystkim, a zwłaszcza nam, ludziom wierzącym, mistyki spotkania. Mistyka spotkania to umiejętność dostrzegania w drugim człowieku tego, co dobre. To umiejętność dzielenia się radościami i smutkami. Mistyka spotkania pozwala odgadywać ludzkie pragnienia i zaspokajać potrzeby serca. Mistyka spotkania uczy nas, jak ofiarować drugiemu człowiekowi prawdziwą i głęboką przyjaźń. Wreszcie mistyka spotkania to czynienie miejsca dla drugiego, to umiejętność wzajemnego noszenia brzemion, to odrzucanie pokusy egoizmu, chorej rywalizacji, bezwzględnego dążenia do kariery, odrzucanie nieufności i walka z zazdrością. Wobec tego wszystkiego stawiamy sobie bardzo konkretne pytanie. Co mamy czynić, aby prostować drogi Panu? Co mamy czynić, aby dobrze przeżyć adwent naszego życia, aby dobrze przygotować się na spotkanie z Bogiem, które nastąpi w wieczności? Jako chrześcijanie, którzy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, jesteśmy powołani do wielkich dzieł. To hasło tegorocznej pielgrzymki. Jesteśmy powołani do wielkich dzieł. W tym miejscu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia możemy dodać: jesteśmy powołani do wielkich dzieł Bożej miłości i miłosierdzia. Pierwszym dziełem Bożej miłości i miłosierdzia winno być świadectwo naszego osobistego życia. To właśnie my, chrześcijanie, ludzie wierzący, pracodawcy i przedsiębiorcy, mamy być dla świata współczesnym Janem Chrzcicielem. Mamy stać na pustyni, przyciągać innych do Chrystusa stylem naszego życia, opartego na wzajemnej miłości i budowie kultury jedności. Mamy żyć kulturą Słowa Bożego, przepojoną wzajemnym szacunkiem, umiejętnością dostrzegania drugiego człowieka. To my jesteśmy zaproszeni do tego, by kontynuować Boże dzieło stworzenia. Na Słowo Boże wszystko się stało, a co się stało, było dobre. I my mamy kontynuować to, co Bóg rozpoczął. Niech zatem dzisiejsze wezwanie do nawrócenia: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, prostujcie ścieżki dla Pana, będzie dla nas wszystkich zachętą do wyjścia z pustyni naszej codzienności, by zaczerpnąć Chrystusowej wody życia. Niech nasze wzajemne relacje w domu, w rodzinie, w pracy i społeczeństwie będą naznaczone mistyką spotkania, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który jest w niebie, bo powołani jesteśmy do wielkich dzieł, dzieł miłości i miłosierdzia. W ten sposób, bracia i siostry, z wiarą możemy czekać na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, na przyjście Tego, który ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot, na Tego, który pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Obyśmy wszyscy tu obecni byli pszenicą, która znajdzie się w spichlerzu Bożej miłości. Tego wzajemnie sobie życzmy. Amen.